Halo, cześć, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Risk of Rain, na którym profilu jesteśmy, na dobrym. Cztery odcinki mi się już chyba nie nagrały z rzędu w tym momencie. Gram po raz kolejny Huntresską, po raz kolejny będę wam tłumaczył wiele rzeczy, które będą mi się wydawały, że mówię po raz kolejny, bo po prostu ich nie widzieliście, a ja i takie mówiłem. Przypominam, na Huntress odblokowałem Face Blinka, czyli nową wersję jej Shifta. Podczas odblokowywania Rexa, jeżeli dobrze pamiętam. I tak jak mówiłem, to jest chyba już odcinek piąty, który nagrywam z Risk of Rain. Cztery się z rzędu nie nagrały z wielu, wielu problemów. Ostatnio miałem problemy po prostu z nagrywaniem, z kompem. Teraz są znowu problemy już z samym Risk of Rain. Gra w Early Access i niestety jest to widać. No mimo wszystko mam nadzieję, że nadal będę mógł to Risk of Rain nagrywać, że to się poprawi wszystko w następnych update'ach, bo to jest bardzo fajna gra, którą mi się bardzo przyjemnie nagrywa. Czy są jacykolwiek przeciwnicy w tej grze? Super, w końcu. No. Mamy nową wersję Shifta u Huntresski. Ona nie ma teraz takiego jednego długiego blinka, tak jak kiedyś, ma teraz takie trzy krótsze blinki, które nas nie mogą na przykład do góry przenieść, tylko przed siebie. Nieważne, czy patrzymy do góry, czy do dołu. Bardzo mi się podoba. Bardzo, bardzo mi się podoba. Jest dobrym skillem do unikania głównie takich mega mocnych ataków. Dzięki temu wydaje mi się, że Huntresska jeszcze mniej teraz polega na przedmiotach, na poruszanie się na samym początku gry. Bo właśnie ten face blink, czy jak to się nazywa, mega jej to unikanie po prostu ułatwia. No, tylko teraz problem taki, że nie możemy tutaj na górę wskoczyć za pomocą naszego shifta, musimy iść naokoło. Ale damy sobie radę. Tu jest skrzynka fioletowa? Nie, to jest truchło Lemuriana, nieważne. Idziemy szukać przedmiotów, bo jak na razie jedną skrzynkę tylko widziałem i to jest bardzo, bardzo mało. Fajerwerki, nic ciekawego. Armor piercing rounds to są świetne. 20% zwiększone obrażenia zadawane bossom. A i nie wiem też, czy ja to mówiłem w odcinku, który się nie nagrał, czy w którymś, który już był na kanale. No mówię, najwyżej dzisiaj będziecie mieli dużo powtórzeń z ostatnich odcinków. Znowu zmniejszyłem HUD-a. Tak jak pisaliście, ten HUD większy tylko bardziej przeszkadzał. I tak jest wszystko ładnie widoczne na telefonach. A chociaż... o Jezu, są skrzynki. A chociaż nic nie zasłania nam w tym momencie ilości na przykład coinów, jakie mamy, długości podejścia i tak dalej, i tak dalej. Infusion dostaliśmy, prześwietny przedmiot, który kocham wręcz. Zwiększa nam zdrowie maksymalne o 1 za każdego zabitego przeciwnika. Sticky Bombs bez większej tam różnicy, raz na jakiś czas zakładają po prostu na przeciwnika bombę, która eksploduje. Kiedyś było OP, dziś są bardzo średnie. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tamtych odcinków wcześniejszych? Teraz pomiędzy odcinkami wiem, że chyba wyszedł mini update do gry. Ale naprawdę, mini to jest dobre określenie tego update'a. Główne co zrobił to... Głównie co zmienił, to naprawa bugów. Jakieś tam bugi były, więc bugfixami się zajmowali, oraz lekkie zmiany przedmiotów. Jedyną zmianą, którą chyba pamiętam, to poprawienie Monster Toofa. Monster Toof teraz chyba leczy więcej w porównaniu do jego wcześniejszej wersji. Czy coś tu ciekawego jeszcze jest? Tu jest chyba jakiś dron, ale chyba stacjonarny do kupienia, więc mnie to nie obchodzi. Idziemy na teleporter, na walkę z bossem. 4 minuty przy odpaleniu walki z bossem jest w miarę ok. Jezu, jak mnie wyrzuciło do góry. No i nie, tylko nie Vagrant, nienawidzę Vagranta. Ale właśnie na Vagranta bardzo się przydaje ten nowy shift u Huntresski, jest prześwietny do unikania tego. Tylko też to jest tak beznadziejna miejscowa tutaj. O Jezu, no nienawidzę walczyć z Vagrantem, to jest naprawdę tak trudny boss.
jeszcze. Bardzo niefajny champion się trafił, mam na myśli tego Wispa Overloading. On chyba na mnie wcześniej zaczepił te zwiększone obrażenia. No i tu muszę gdzieś stać w miejscu, w którym będę mógł sobie bardzo łatwo... Do którego będę mógł sobie bardzo łatwo uciec, bo inaczej będę miał niemałe problemy za momencik. Te blinki są super, żeby unikać jakichś tam małych obrażeń, ale no właśnie, żeby tutaj schować się za kamieniem, trudniej jest wymanewrować nimi. Trudniej się przenieść na dłuższą odległość. No, może tu trochę do tyłu zacznę latać. No i teraz już chyba damy radę rozwalić Vagranta do końca. A jedną rzeczą też, którą pamiętam, że zmienili, jest buff na regenerację zdrowia. I to dla każdego, a szczególnie dla dronów. Jeżeli pamiętacie, może parę odcinków temu mówiłem, że zmniejszyli regenerację zdrowia na wszystkich poziomach trudności, oprócz tego najłatwiejszego, oprócz Drizzle. Bo był bug, że właśnie mnożnik na regenerację zdrowia z najsłabszego poziomu trudności działał na wszystkich poziomach trudności, więc wszystkie poziomy trudności były przez to zbyt łatwe według twórców gry. Zmniejszyli to, zdrowie się prawie w ogóle nie regenerowało po tym update'cie na Monsunie, więc znowu tą regenerację zdrowia troszkę zwiększyli, więc jeżeli właśnie chodzi o zdrowie, powinno być troszkę łatwiej, szczególnie na początku gry, na tych trudniejszych poziomach trudności. A poza tym wszystkie drony tam mają chyba o 100 coś procent zwiększoną regenerację zdrowia, żeby tak szybko nie padały. Na przykład właśnie od takich podwójnych ataków z Vagranta, bo ten Vagrant zawsze potrafił rozwalić na jednego strzała, na dwa max. Wszystkie drony, które żeśmy wykupili przez całe podejście. Co to za drukarka 3D, Sticky Bomb? Nic ciekawego, szczerze mówiąc. Mamy zdecydowanie lepsze przedmioty zielone. Poza tym teraz w ogóle dostaliśmy Will-O-Wispa, który jest przegenialny. Zapomniałem w ogóle o tym, nawet nie zwróciłem na to uwagi. Tak od razu poszedłem dalej. Każdy przeciwnik zabity przez nas będzie teraz eksplodował. Świetna rzecz. A tu mamy skaner. Nie lubię skanera, jest bardzo średnim przedmiotem aktywnym. Ale lepszy rycz niż nic. Więc sobie go weźmiemy i będziemy używali. Czy coś jest jeszcze z tyłu do wzięcia? I czemu ty stoisz w miejscu, ziomuś? Tam coś widzę jest do podniesienia. A nie, to jest po prostu ten shrine. Tu naprawdę nic nie ma. To zazwyczaj jest tak dużo przedmiotów, a dzisiaj nie ma tu kompletnie nic. Jeszcze żeśmy nic nie dostali z tego shrine'a. 63 coiny. Boże święty, czemu to jest takie drogie? Ja nie mam w ogóle pieniędzy. Wydaje mi się, że dysproporcja między pieniędzmi z normalnych przeciwników a czempionów jest zbyt duża, bo gdy tak jak na tym pierwszym piętrze widzieliśmy bardzo dużo tych takich krabów, które były w wersji czempiona, ja zabiłem ze 2-3 i mógłbym tak naprawdę większy skrzynek na piętrze otworzyć. A ze zwykłymi przeciwnikami to jest totalnie odwrotnie, no ja mógłbym ich tłuc i tłuc, a nadal w ogóle pieniędzy żadnych nie dostanę. Teraz jeden czempion by się trafił i byśmy znowu mieli pieniądze na tak naprawdę wszystko. O, spójrzcie na to, jest 3 czempionów, mamy 60 coinów. Zastanawiam się, jak dużo pieniędzy zaraz. Zgadniemy 4 czempionów, o Jezu, jeszcze więcej. Będziemy bogaci, już mam 160 coinów za 4 przeciwników, którzy wcale nie są jacyś trudniejsi do zabicia jak zwykli. No i Bailando, 250 z tego. 250 pieniędzy, ja cię kręcę. Żółwik, żółwik jest super. Daje nam tarczę za każdego zabitego przeciwnika. Świetnie działa. A przejdziemy sobie na drugą stronę. Od tej strony, bo tutaj mamy Shrine of Blood. I ten Shrine of Blood mnie interesuje. Chciałbym na nim oddać troszkę zdrowia. Mielibyśmy jeszcze więcej tych pieniędzy. Nie mam niestety regeneracji zdrowia, jakiejkolwiek, więc to może być problematyczne.
O, i też ciekawa rzecz. Na ostatnim odcinku, który nie nagrałem, już naprawdę dawno temu go nagrywałem, bo mi się odechciało już nagrywać Risk of Rain po 4 nieudanych próbach. Odblokowałem item, który nie pamiętam jak się nazywa. Zwiększa dwukrotnie wszystkie nasze efekty leczenia. Odblokowuje się go za pomocą nieleczenia się żadnego przez pierwsze 3 poziomy. Jeżeli nie mamy przedmiotów nas leczących i przejdziemy przez te pierwsze 3 poziomy, odblokujemy właśnie ten przedmiot. Mi się tak zdarzyło, że akurat tak się trafiło, że nie miałem żadnego leczenia. I item odblokowaliśmy. Mam nadzieję, że go zobaczymy dzisiaj. Szansa o to, na to akurat ja wiem, że jest bardzo mała, bo to jest przedmiot czerwony. No ale jest genialny. Szczególnie na przykład takim Rexie, który i tak się leczy sam ze swoich skilli i płaci za skille swoim zdrowiem. Dwukrotne leczenie na nim sprawia, że on jest prawie nieśmiertelny przez większość podejścia. Czy coś tu jeszcze mamy? Nic ciekawego niestety. Świetne itemy natomiast dostaliśmy. Dostaliśmy Hopo Feather, dostaliśmy Wax Quaila, no i najlepszy przedmiot aktywny w grze jak dla mnie, czyli kostkę. Dobra, idziemy na walkę z bossem. Tu jeszcze drona mamy do kupienia w razie czego i z tego co widzę, będziemy mieli również... Jezu! Co to się stało się? Dobra, oni chyba nie mogą wypuścić na ten kamień swojego ataku, więc jest luźno. Jest luźno, już się bałem. No, ale dwa ataki takich ziomali to by mnie zabiły bez żadnych problemów. Bardzo dużo obrażeń oni zadają. Bardzo dobrze jednak, że mamy... Jezu, jak to się nazywa? Will-O-Wispa. I jeszcze, no mówię, czarna dziura. To jest najlepsze połączenie w grze. Teraz dostaliśmy ukulele. Kolejny świetny item, właśnie radząc sobie z dużą ilością przeciwników. Jeszcze jakbyśmy mieli jakąś benzynę, to... W ogóle już bym raczej się dużą ilością przeciwników nie musiał przejmować. Będziemy mieli portal niebieski, z tego co widzę. Tu się kręci wokół... teleportera niebieska kulka i też chyba powinno być na samym początku podejścia napisane, że pojawił się niebieski portal, ale chyba tego nawet nie zauważyłem. Nie wiem, czy cokolwiek tam kupimy. Zobaczymy, jakie tam będą przedmioty do zmiany, bo ostatnio zdecydowanie bardziej jak itemy lunarowe zaczęły mnie interesować w tym sklepie przedmioty do zmiany. Jestem mega ciekawy, co nam się właśnie dzisiaj trafi. Możemy zamienić chyba 3 itemy białe za jeden item zielony i 5 itemów zielonych za jeden item czerwony zawsze. O Jezu, dwa razy shaped glass. To nie jest jakiś nie wiadomo jak świetny item, to też nie jest nie wiadomo jak świetny item. Naprawdę? Dwa razy shaped glass? Ja to mam zrobić? Nigdy nie grałem na dwa razy shaped glassie. Padnam na strzała, no to jest teraz wiadome, że jeżeli otrzymam obrażenia, to padam na strzała. No, dla beki. Zagrajmy. Dwa razy Shaped Glass, zobaczymy co z tego wyjdzie. Shaped Glass, jakbyście nie wiedzieli, dwukrotnie zwiększa nam zadawane obrażenia i dwukrotnie zmniejsza nam nasze maksymalne zdrowie, więc w tym momencie mamy 4 razy zwiększone obrażenia i tylko ćwierć zdrowia, którą mieliśmy przed chwilą. Bardzo się cieszę, że mamy... Infusion. Bez tego Infusion byśmy mieli w ogóle około 100 zdrowia maksymalnego, nawet mniej, poniżej 100 zdrowia maksymalnego. Czyli padałbym momentalnie. Tu widzę misia, który jest potrzebnym dla nas itemem. Mimo, że jest świetny inny item, jakim jest zwiększona prędkość ataku, ale no misio jest w tym momencie chyba kluczowy. Ja nie potrzebuję przedmiotów zwiększających nam obrażenia, potrzebuję zdecydowanie przedmiotów, które nam zmniejszą otrzymywane obrażenia. Misio tam ma szansę chyba z 10% na blokadę obrażeń otrzymywanych. Tam widzę skrzynkę dwójkę, też mnie bardzo interesuje, może coś czerwonego dostaniemy. Z Shaped Glassem bardzo fajnie działa, na przykład...
Są itemy, które jakoś nie wiem czemu, mimo że tak samo otrzymają zwiększone obrażenia jak inne, zdecydowanie lepiej działają z Shape Glassem. Mam tu na myśli na przykład ATG Missile. Sprawia wtedy, że te obrażenia, które on zadaje, no, są po prostu kosmiczne. I świetnie działa również Tesla Coil. O Jezu, to też są dwie skrzynki. Ile tu jest skrzynek na tym piętrze? Bardzo dobrze. Trzecia masakra. Tesla Coil, czyli przedmiot, który sprawia, że zadajemy obrażenia wszystkim przeciwnikom wokół nas. Zazwyczaj to jest właśnie takie... taki item do zmiękczania przeciwników, no bo wiecie, zadajemy obrażenia wszystkim wokół nas, nie możemy zadawać nie wiadomo jakich to tych obrażeń. No, gdy mamy Shape Glassa, te obrażenia właśnie się stają takie nie wiadomo jakie i większość przeciwników wokół nas po prostu pada, zanim w ogóle zdążymy w nich strzelić. Bardzo się cieszę, że w dzisiejszym podejściu mam ten drugi wariant Shifta. Ja nie potrzebuję większej mobilności, ja potrzebuję większej szansy na uniknięcie obrażeń. To jest najważniejsza rzecz w tym podejściu dzisiejszym. Świetnie się ten nowy shift na przykład sprawdza na przykład właśnie na Greater Wispach. One sobie puszczają strzał. Ja nawet jak wcześniej użyję pierwszego skoku, zawsze mam drugi. Są trzy ładunki. To jest genialne właśnie w tym skillu. To jest też świetny przedmiot, Rozbuckler. Zmniejsza nam otrzymywane obrażenia, gdy sprintujemy, a my prawie cały czas sprintujemy, więc bardzo fajnie działa. Tu jeszcze chyba coś było. Tak, skrzynka czerwona jeszcze tu była do otworzenia, będzie kosztowała troszkę więcej jak zwykła. Ze skrzynki jest czerwonej, co bym chciał? Przedmiot ofensywny, szczerze mówiąc sam nawet nie wiem. Nie mam jakiegoś teraz itemu, który naprawdę bardzo bym chciał. Jedyne itemy, których bardzo bym chciał, to itemy, no tak jak mówiłem wcześniej, zwiększające zdrowie, zmniejszające obrażenia. Kolejny żółwik byłby świetny na przykład. Żółwiki świetnie działają właśnie z Shape Glassami, bo nam bardzo łatwo te maksymalne zdrowie zwiększają. I się nie muszę bać, że padnę w sekundę. Infusion, żółwik. O, super, drugi żółwik. Misio. To są świetne w ogóle itemy i świetne nazwy na itemy. Strasznie dużo skrzynek jest na tym piętrze, no jak nigdy, naprawdę. No ale cieszę się bardzo oczywiście. Szkoda tylko, że żadnej tej skrzynki zielonej nie widzę, tej właśnie z itemami defensywnymi. Tam mamy teleporter, dobrze wiedzieć. Tu już nic ciekawego raczej. Może przejdźmy się właśnie jeszcze po tym piętrze, skoro jeszcze i tak nie mamy nic do podniesienia. Ojejciu, bardzo się boję. Nie tyle nawet Greater Wispów, co zwykłych Wispów. Zwykły Wisp Champion, jak się tak pojawi po prostu znikąd i strzeli mi z tyłu pociskiem, którego nie mogę uniknąć. Najgorzej. Kolejny Wax Quail, ostatni, który biorę w dzisiejszym podejściu. Mam nadzieję, że więcej się nie będzie trafiało. Więcej Wax Quail sprawi, że już będę latał po prostu po tym piętrze. Nie za bardzo mi się to podoba. Kolejny Energy Drink. No strasznie dużo itemów zwiększających nam jakieś, nie wiem, szybkość ruchu. Takich mobilnych itemów. Z mobilnych itemów jedynym itemem, który bardzo bym chciał jest... O Jezu, kolejny żółwik, super! Z itemów mobilnych, kolejnym itemem, który bardzo chciałbym mieć jest... to... Hop of Feather. Kolejne skoki, no to jest najważniejsza rzecz w tym momencie, jeżeli chodzi o mobilność. Jeżeli chodzi o poruszanie się w ogóle tego... nie potrzebuję, nie widzę takiej potrzeby, abyśmy się szybciej ruszali. Co tu jeszcze mamy? Leczenie się. Bardzo delikatne, ale jak nigdy w dzisiejszym podejściu to leczenie może się przydać. Ono leczy za bardzo mało. Medkit jest średnim przedmiotem. 10 punktów zdrowia leczy po otrzymaniu obrażeń, ale... no dziś te 10 punktów zdrowia to jest 10% naszego tak naprawdę zdrowia maksymalnego, więc... tu się przyda. O, ale schowana skrzynka. Kolejny Sticky Bomb.
Co ci przeciwnicy jak pojawiają znikąd? Clay Dune Strider, jego się najbardziej bałem. Tragiczny boss, razy dwa niestety. Ała, ała, ała. O Jezu, dobrze, jakie te żółwiki są genialne, spójrzcie na to. Ja zacząłem tylko puszczać skille. Jacyś przeciwnicy popadali i nagle mam max zdrowia dzięki żółwikom. One są genialne. I kolejny Hopofeder, no. Naprawdę, dzisiaj wszystko co chcę dostaję. No to teraz tylko tak. Żeby już naprawdę wygrać wszystko, brakuje nam Fuel Celli, żebyśmy mieli więcej ładunków na naszym najlepszym przedmiocie aktywnym. No i kolejnych przedmiotów zadających obrażenia obszarowe. Kolejnych ukulele, kolejnych Will-O-Wispów i jakichś benzyn. Ja się podrapię. Dzięki Bogu nikt do mnie nie strzelał w międzyczasie. Byłaby to bardzo przypałowa śmierć. Ojejciu. Nie trzeba czekać. Nadal mi brakuje właśnie takiego itemu, który zmniejszałby po prostu czas trwania teleportera. Coś w stylu... Żeby to się skalowało jak Teddy Bear, że wiecie, nigdy się nie da osiągnąć 100% nieotrzymywania obrażeń. Jak na Teddy Bearze. Ale posiadanie na przykład 10 Teddy Bearów tam nam daje 40% szansę na uniknięcie obrażeń. Byśmy mieli 10 takich itemów i byśmy mieli 40% krótszy event teleporterowy. Bardzo by mi się wydawało to być ciekawym itemem. Dobra, Magma Wormem, no koniecznie się musimy zająć na samym początku. To nie jest przeciwnik, którego sobie mogę olać, niestety. Mimo, że nie chciałbym się nim na samym początku zajmować. Wolał, ojej, co to za beznadziejni przeciwnicy. Wolałbym mieć paru przeciwników w okolicy. Głównie chyba z uwagi na to, żeby mieć właśnie tarczę z żółwia non-stop załączoną. Bez niej się czuję tak niepewnie. Jeden Elder Lemurian, jakiś champion się trafi przypadkiem i... No ja leżę na strzała, to jest pewne. O Jezu. To są też przeciwnicy, o których zapomniałem. Rasset jest beznadziejny tak w ogóle, nie lubię go strasznie. Gołdków może być. Armor Piercing Rounds, świetne itemy. Jest przejście? Nie ma przejścia, niestety. Wiem, że na pewno miałem tutaj przejście na tych odcinkach, które się nagrały. I ci przeciwnicy to są pierwsi przeciwnicy do zabicia. Oni mnie mogą bardzo łatwo zabić. Teraz, gdy nie mam... Ojejciu, ojejciu. Teraz, gdy nie mam w ogóle zdrowia. Rzuciłem, nie pomyślał, że oni tak bardzo będą się skupiali na moich dronach. Co mi się strasznie podoba, bo ja... Nie muszę się nimi jakoś tak bardzo przejmować, a... Te drony i tak mają swoje zdrowie, na drony nie działa Shaped Glass, więc... Nie padają tak szybko jak ja. Ukulele kolejne. Z chęcią. ATG Missile, no to jest item, którego potrzebuję. ATG Missile też uwielbiam przez to, że... Na tym piętrze, gdy strzelam sobie jakiegoś zwykłego przeciwnika i wypuszczę rakietę z ATG Missile, ona będzie szukała najbliższego przeciwnika. Tak jak strzały z... Tak jak fajerwerki. I to jest świetne właśnie na tych przeciwników, którzy stoją z tyłu i strzelają. Te Hermit Kraby, to się chyba tak ten przedmiot... przeciwnik nazywa. Nienawidzę ich. Mam nadzieję, że żaden champion na tym piętrze się nie trafi, bo mogę mieć przerąbane. Dzbany. Też taki średnio przyjemny przeciwnik. Tarcza. Tarcza jest super. Drona leczącego wezmę, żeby tylko zgarniał przeciwnikom. Agro. Monster tu w 3D printer mnie w ogóle nie interesuje. Bransoletka jest spoko, ale niczym ciekawym. A tu mamy żółwik. Czy ja potrzebuję kolejnego żółwika? Szczerze mówiąc to chyba nie. Te żółwiki tracą swoją
jakby jakoś po tam iluś żółwika. Szczególnie gdy mamy tak mało zdrowia. Jednego żółwika z chęcią wezmę jeszcze. Będziemy ich mieli już 5 sztuk, więcej naprawdę nie wydaje mi się, że jest potrzebne. 5 sztuk żółwików. O, jeszcze za Warbanera, świetny item straciliśmy. Znaczy świetny, dobry item straciliśmy, dobrze dla nas, że akurat ten oddaliśmy. Żółwik, jeżeli się nie mylę, daje 15 tarczy za każde zabójstwo. Znerfili go ostatnio. Czyli mając tych żółwików 5, będziemy mieli tej tarczy 75 zdrowia za każdego zabitego przeciwnika. No, to jest połowa naszego zdrowia. Naprawdę, nie wydaje mi się, że potrzebujemy więcej tych żółwików. Dwóch przeciwników, ja mam max zdrowia starczy, więc jest spoko loko. Czy tu coś ciekawego jeszcze jest? Nie, ale jeszcze nie byłem na górze. Na górze jeszcze może coś zostawiliśmy. Poza tym, na tym piętrze przecież jest skrzynka trójka, więc ją musimy jeszcze zobaczyć. Tam nie widziałem tych skrzynek, ale są schowane na krawędzi. O Jezu, jaki to jest genialny item, Ceremonial Dagger. On to robi tutaj całą rozgrywkę teraz. Ja nie będę nic uderzał, on zabije wszystkich przeciwników. Ceremonial Dagger, jeżeli się nie mylę, przy zabiciu każdego przeciwnika pojawia noże samonaprowadzające, chyba 4 te noże. No i one dużo biją, bardzo dużo biją, gdy mamy jeszcze 2 shape glassy i 4-krotnie zwiększone obrażenia. Jest kozacko. Czy tu coś jeszcze jest? Nie wiem, sprawdzimy sobie niedługo. Najpierw odpalę skrzynkę i sprawdzę, ile kosztuje skrzynka czwórka. 3,5 tysiąca. No, wydaje mi się, że 3,5 tysiąca, ten 1000 bez problemu zgarniemy z eventu teleporterowego. Nie muszę jakoś dłużej tutaj pieniędzy szukać. Kolejny Leeching Seed, raczej nieprzydatny. Idziemy odpalać walkę z bossem. No, 1000 coinów na pewno zgarnę z walki z bossem. Jak nie, to będzie mi bardzo przykro. Magma Worm. Magma Worm jest... Może być. Najgorszym bossem w tym momencie, jakiego mógłbym spotkać, byłby chyba Imp Overlord. O Jezu, jeden już padł. Ja cię kręcę, jakie hity robimy. Imp Overlord naprawdę byłby problematyczny. On bardzo dużo bije, trudno go uniknąć. Teleportuje się za nami non-stop. Więc z nim walczyć nie lubię. Magma Worm jak najbardziej, szczególnie że mi ma dawać takie genialne itemy jak Infusion. No dziwna miejscówka, bardzo mało przeciwników się pojawia, albo nie wiem, te noże, o właśnie, widzicie, to są te noże. Raz, dwa, nie wiem, czy trzy, czy cztery się pojawiły? Chyba trzy. No, nieważne ile tych noży się pojawia, one są samonaprowadzające. Ja nie muszę nic robić, sobie chodzę i przeciwnicy i tak padają, więc... Jest luźno. Nie odpalam jeszcze skrzynki czerwonej. Nadal się pojawiają przeciwnicy. Mogę wyjść i dostać gonga i paść, więc wolę nie ryzykować jak na razie. Nadal się będziemy ruszali, ile się tylko da. I staraj się unikać obrażeń. Ja słyszę hermit kraby tutaj. Ciebie to ja muszę kogo zabić jak najszybciej. Hermit krabów się bardzo boję. Kolejnego gdzieś słyszę. Tam na górze, nie wiem czy do nich dolatują te noże, chyba lecą, przez ścianę przelatują te noże, nawet nie wiedziałem. Super. Co tu mamy? Ja się kręcę! Brilliant Behemoth. Zadajemy teraz obrażenia obszarowe. Jeśli się nie mylą, po prostu zwiększa nasze obrażenia o 10%, więc... No, mamy dwa chyba moje ulubione czerwone itemy, to są dwa najlepsze czerwone itemy w grze chyba. O Jezu, ale to było niebezpieczne. Ja się golemów bardzo, bardzo boję. To nadal są przeciwnicy, którzy mogą mnie one-shotować. Skrzynka dwójka, 700 kosztuje. No 700 to niestety jeszcze nie mam. Tam ile jest przeciwników? O Jezu, tam jest nawet Beetle Queen w oddali. O Jezu, to były noże z jednego przeciwnika. Ja cię kręcę, ile to bije. Ja sobie z takiej odległości mogę tych przeciwników zabijać. O, jeszcze trafię. Tu nie trafiłem, oni tak tam wszyscy padają.
Beetle Queena zaraz zabijemy. O, rakieta, która leci do Beetle Queena, na pewno ją zabije. Długo leci, co prawda, ale spójrzcie na to, wrogu. Nie otrzymała obrażeń. Chyba się rozwaliła rakieta, o. Ścianę, nie wiem. Ta, rozwalają się o ścianę. Dobra. Ile kosztowała skrzynka? 700 chyba? Co w niej mamy? Red Whip. Jeden Red Whip może być. Zwiększa nam szybkość poruszania się o 40% poza walką. Na tym etapie gry Red Whipa już nie lubię tak bardzo jak na początku. Już po pierwszym lupie ten Red Whip bardzo traci na jakości jakby. Jedna rzecz, którą bardzo lubię przy fajerwerkach. Zazwyczaj boję się grać na Shrine of Chance, gdy są wokół jeszcze przeciwnicy. Z uwagi na to, że ktoś mnie po prostu zabije, gdy będę szukał przedmiotów. Gdy wypuszczamy te fajerwerki, one zazwyczaj zabijają wszystkich wokół, więc się nie muszę o to w ogóle martwić. Znowu nic naprawdę? Ale bida z nędzą. Idę szukać jakichś normalnych skrzynek, bo ten Shrine of Chance to mi tutaj nic nie da. Zabijmy tego Beetle Queena w końcu, ile można dawać mu żyć, nieważne. Padła, nie wiem kiedy. Czy coś tu jeszcze mamy? Nie, niestety tu na górze nic już nie ma. Tu na dole pewnie będzie trochę skrzynek jeszcze. Przejścia tutaj też nie ma, bardzo się cieszę, nie lubię tam przechodzić. Zwiększona szybkość ataku, kolejna tarcza, również super sprawa. Jakbyście się zastanawiali, Shape Glass również działa na tarczę, więc... Normalnie ta tarcza daje nam 25 punktów zdrowia. Przy naszych dwóch Shaped Glassach ta tarcza daje nam zaledwie 6,125 zdrowia. No to nie jest dużo. To jest bardzo mało. A i tak się z tego itemu cieszę, bo naprawdę zwiększenie zdrowia o parę sztuk, gdy ma się tak mało tego zdrowia, i tak jest opłacalne. Dobra, mamy sporo pieniędzy, ja zanim otworzę te skrzynki, jeszcze raz spróbuję zagrać na tym Shrine of Chance. Coś czuję, że teraz nam da bardzo dobry item. 912 potrzebujemy, więc paru przeciwników wystarczy i pieniądze mieć będziemy. No nikt się nie chce pojawiać, naprawdę. Co jest z tymi przeciwnikami? No, Goldhoof, czy to jest jakiś taki nie wiadomo jak dobry item? Na pewno nie, ale... Na pewno jest przydatny. Dzisiaj jak nigdy nie potrzebuję tych itemów na poruszanie się. Goldhoofów, energy drinków. Bo naprawdę mamy dużo już tych itemów. Ja i tak się poruszam mega szybko, nie mam problemów z unikaniem przeciwników. Jedynie kolejne Hop of Eder, naprawdę. Tak jak wcześniej, jeżeli chodzi o mobilność. Kolejne skoki, to jest wszystko czego potrzebuję. Gdzieś się przeciwnicy pojawili, a nie wiem gdzie. Czy nad nami, czy co? O, tę skrzynkę, tą dwójkę chcę otworzyć. Lecimy już potem na walkę z bossem, oczywiście. Jeszcze nie mam, 7 coinów brakuje, no. O, dobra, już mamy. Czerwoną. Ale jaja, no. Jak to się nie nagra, ja będę tak naprawdę smutny. W sensie, nagrać, ja wiem, że to się nagra. Jedynym problemem tutaj może być już sama gra, że gra może wywalić, bo ustawienia nagrywania mam ogarnięte. Ostatnio znowu zaczęła wywalać po prostu gra, bo tak jak mówiłem chyba na odcinku z Isaaca, ona ma jakieś problemy z Ryzenami, nie jest do tych Ryzenów jeszcze przystosowana i nie wiedzieć czemu. Na moim procku czasami po prostu występują w tej grze błędy. No powiem wam, że bardzo ciekawy event teleporterowy, naprawdę. Ja sobie nic nie strzelam. Przeciwnicy umierają. No teraz tak jak mamy Tesla Coila, to tak jak ja mówiłem, mając Tesla Coila po prostu idę przed siebie i wszyscy przeciwnicy wokół nas będą umierali. O! Skrzynka drewniana, drewniaka drewniana, zardzewiała skrzynka. Odpalimy ją sobie oczywiście niedługo. Musi się tylko event skończyć.
No i to jest właśnie podejście, w którym gdybym miał możliwość, ja na tym 3D printerze bym tak dużo tych przedmiotów pojawił, które zmniejszałyby właśnie czas trwania tego eventu teleporterowego. No bo tu już nie ma co robić, naprawdę. To jest wygrane podejście, jeżeli oczywiście nie dostanę jakiegoś strzału śmiesznego. Więc... jest takie po prostu siedzenie w miejscu i odliczanie, aż nie przejdziemy na kolejne piętro. 188 punktów zdrowia, jeżeli dobrze widzę, mamy maksymalnie. O! To jest bardzo nieprzyjemny kolega, zapomniałem w ogóle o tobie. No to w tym momencie moją taktyką na przeżycie jest zabić jak najwięcej przeciwników, żeby pojawiło się jak najwięcej rakiet, które zabiją za mnie wszystkich Clay Templarów. Ja nim się nie będę mógł samemu zająć, bo to jest niemożliwe postacią z maksymalnym zasięgiem. To jest właśnie minus hunterski, o którym często ludzie zapominają, że ja nie mogę stanąć jak najdalej, żeby mi nie trafiał w ogóle ten Clay Templar i go zbić z daleka. Muszę podejść bliżej, żeby w ogóle mieć możliwość uderzenia go. No, chyba że Aircom. Pierwszy magazynek, w końcu żeśmy dostali ten magazynek, on jest świetnym itemem. Będzie nam pozwalał teraz używać dwa razy naszego prawego przycisku myszy. Jest naprawdę genialne. Clay Dune Strider. Bardzo trudny boss, dużo bijący. Ale my dzięki Bogu bijemy jeszcze więcej. Teraz zacznie wciągać i po sobie po prostu umrze. Dobra, mamy trochę pieniędzy. Możemy polecieć po piętrze, poszukać kolejnych skrzynek. Super wyglądają te noże w powietrzu. Boże, jak mi się to podoba. Mamy tak dużo tych noży. I znowu żółwik ósmy. Czwarty Hopofeder. Ja nie wiem. Ja nie dostaję jakoś dużo różnych itemów. Ja dzisiaj dostaję non-stop to samo. Ale dzięki Bogu non-stop to samo. Dobre. W ogóle mamy też przedmiot aktywny. Ja w ogóle o nim zapomniałem, bo nie ma zupełnie potrzeby, aby go używać w tym momencie. Kolejny raz, setki niestety nieprzydatny. Strasznie nie lubię tych raz, setki. One są beznadziejne. Serio, moglibyśmy dostawać ten item, ale wiecie, on by się mógł zużywać na przykład, gdy znajdziemy skrzynkę zardzewiałą i byśmy zawsze mieli gwarantowany zielony albo szansę na czerwony. Coś w tym stylu, żeby działało to jak na przykład po prostu skrzynka dwójka. Gwarantowany item zielony z 20% szansą na item czerwony. Po otworzeniu jednej takiej skrzynki tracimy ten klucz, a nie teraz, gdy on jakieś tam marne parę procent zwiększa szansę na lepszy item. I tak zazwyczaj ten biały dostaniemy. Kolejny Wax Quail. No więcej Wax Quaili nie chcę. Dobrze się czuję z tyloma, ile mam teraz. Więc dam sobie spokój. Porozwalam wszystkie te eksplodujące wazony, bo one bardzo łatwo też mnie mogą zabić. Chrono Bubble. Jedno zawsze z chęcią widzę. Z chęcią witam raczej. Tu nic nie ma już chyba. Tak, idziemy już chyba do teleportu. Z drugiej strony jeszcze sprawdzę, czy czegoś nie przegapiliśmy. I odpalamy przejście na kolejne piętro. Drony naprawdę bardzo fajnie się w dzisiejszym podejściu też sprawdzałem. Ja rzadko kiedy te missile drony też w ogóle podnoszę. Okej, nieważne. Ale się bałem przez chwilę, że tam stanę i będę miał przerąbane. Ja cię kręcę. Te missile drony się naprawdę super sprawdzają, bo nie dość, że one w miarę sporo biją, no to jeszcze, tak jak mówiłem, bardzo często agro przeciwników zgarniają. No spójrzcie, tu jest tych noży. Z jednego lecą chyba trzy, z tego co widzę. Tak, trzy noże z każdego przeciwnika. I takie trzy noże zazwyczaj innego przeciwnika zabiją. Tak jak mówiłem, właśnie są itemy, które po prostu zdecydowanie lepiej działają z Shaped Glassem jak inne. ATG Missile właśnie.
Sacrificial Dagger, ten Tesla Coil, to wszystko sprawia, że te itemy stają się w pewnym momencie po prostu przerąbane do takiego stopnia, w którym już nie musimy nic robić w podejściu. Ja sobie chodzę, sobie stoję. Jedyne, na czym się muszę skupiać, to unikanie obrażeń. A i tak za dużo tych obrażeń w naszą stronę nie leci, bo oczywiście nikt nie jest w stanie wypuścić ataku. Na tym piętrze w ogóle jest podobno też ukryte przejście. Ja nie wiem, gdzie to jest. Jak wiecie, możecie mi napisać. Jest ukryte jakieś przejście, ten akwedukt. Ojejciu, ciebie się boję. Jakieś dwa przyciski trzeba odpalić, zabić bossa, dostać za to dwa itemy do odblokowania. Bardzo fajne dwa itemy. Ja nadal nie wiem, gdzie to jest, naprawdę. Muszę ogarnąć, muszę tych bossów znaleźć i zabić, żebyśmy mieli kolejne itemy odblokowane. To jest piętro, którego nie lubię już z paru powodów. Oczywiście pierwszym powodem jest to, że na tym piętrze często trafiają się Clay Templary i to już w miarę wcześnie. Nie lubię tego piętra, natomiast chyba bardziej z powodu tego, że na tym piętrze właśnie zazwyczaj mi gra zaczyna crashować. To jest rzeczywiście chyba piętro, na którym najczęściej gra mi skraszowała. Zazwyczaj tej zasady też nie było, ale ostatnio zauważyłem, że chyba z tych wszystkich czterech odcinków, które się nie nagrały. No nie, tam to były już też problemy OBS-a, no ale nieważne, jak z chłopakami grałem, też mi czasem gra wywala i też właśnie na tym piętrze głównie, nie wiem dlaczego. Z chęcią wezmę kolejne fajerwerki dla Becky. Kolejna skrzyneczka. O Jezu, jaki champion. Jak ty jeszcze żyjesz, to ja nie wiem. Bardzo dobrze, że mamy gilotynę jedną chociaż. Nie musimy tych championów tak długo bić. A niedługo już się zaczną pojawiać lepsi przeciwnicy, lepsi czempioni. O, super, Fuel Cell. Czempioni Malachitowi i Chinowi, którzy nie wiem, jak się nazywają. Jest nowy czempion w grze. Też nie wiem, czy go pokazywałem na odcinku, czy mi się coś nie nagrało. Czempion, który sprawia, że przeciwnicy wokół niego są niewidzialni. Bardzo ciekawa rzecz i jest to zdecydowanie trudniejsza rzecz do ogarnięcia, niż myślałem. Pomyślałem sobie, spoko, tam niewidzialni przeciwnicy i tak będę strzelał, jakieś obrażenia obszarowe i wiecie, w dzisiejszym podejściu to może wyjść, no bo mamy chore obrażenia obszarowe, dwa shape glassy i tak dalej, ale w takim zwykłym podejściu jest naprawdę problematyczne zabicie tego przeciwnika, unikanie obrażeń od wszystkich tych, których tak naprawdę nie widzimy. Co tu mamy? Beznadziejny przedmiot, Focus Crystal, jest tragiczny. Trzeba być tak blisko przeciwnika, żeby ten Focus Crystal nam zwiększył obrażenia, że to jest w ogóle nieopłacalne na takich postaciach właśnie jak Huntresska, niestety. Halo, przeciwnicy jacyś, proszę, pokażcie się. Co to za eksplozje w ogóle, jakie się pojawiają? Gdzie jest teleporter? Szczerze mówiąc, nie widzę go. Nie wiem, czy jestem ślepy, czy co? No, znając życie, pewnie będzie gdzieś tam, ale nadal go nie widzę. Nie wiem, wydaje mi się, że z takiej odległości powinienem widzieć tą poświatę teleportera. Tu nie ma skrzynki, tu jest truchło znowu przeciwnika. Trochę kasy już mamy, możemy zacząć szukać kolejnych skrzynek. Żadnej benzyny nie mamy, ta benzyna by się bardzo przydała dzisiaj. To podpalenie przeciwników naprawdę prześwietnie działa. W tym podejściu, w którym mieliśmy właśnie te jakieś 10 benzyn z drukarki 3D, no to robiło tak naprawdę całą rozgrywkę. Teraz też nie wiem, co jak będę wspominał, co się nagrało, a co nie. To jest najgorsze, że ciągle myślę, że się powtarzam, ale a wy i tak tego przecież nie słyszeliście nigdy. Kolejna bransoletka, może być. Powiem wam, że te fajerwerki są w ogóle bardzo śmiesznym itemem. Zależy oczywiście, gdzie jest skrzynka i jak dobrze te fajerwerki wylecą, czy będą miały szansę w ogóle trafić, aby cokolwiek trafić.
Natomiast jeśli mamy tych fajerwerków naprawdę bardzo dużo, no zazwyczaj nie musimy nic robić, właśnie tak jak teraz. I to działa nawet w takich zwykłych podejściach, gdy nie mamy tych shade glassów, gdy nie mamy tych wszystkich jakichś sacrificial daggerów. Naprawdę te fajerwerki nie są złym itemem. Ja kiedyś myślałem, że one są beznadziejne, a są naprawdę śmieszne takie. Imp Overlord to jest właśnie boss, którego nie chciałem zobaczyć. Najsilniejszy, no jeden z najsilniejszych bossów w grze. Ale oczywiście my mamy takie obrażenia, że średnio się tym bossem i tak przejmuje. Byleby tylko nas nie trafił tym nożem, czy co tam mam wypuszcza. Boże, kolejny Hopofeder, ja nie wiem, no naprawdę. Ciągle te same itemy dostajemy. Ja raz użyłem przecież 3D printera na żółwiku, a żółwików mamy 9 sztuk. Mamy 4 razy Armor Piercing Rounds, 3 razy Wax Quail'a, a i tak jednego nie wziąłem. Naprawdę, bardzo dużo tych samych itemów żeśmy dostali dzisiaj. Jak na taką ilość itemów, mamy ich mało, w sensie różnych, a bardzo dużo tych samych. No, i tak naprawdę ostatnie parę minut odcinka. Mam nadzieję, że gra nie wywali. I zobaczymy, czy coś odblokujemy nowego na tej Huntressce. Chyba za przejście gry po prostu na Monsunie zawsze się odblokowuje inny kolor postaci. Jeśli dobrze pamiętam. Ale też są postacie, które tak mają, a są postacie, które ten kolor odblokowują w zupełnie inny sposób. Jest to dla mnie bardzo dziwne, że połowa odblokuje w ten sam sposób, a druga połowa ma coś w ogóle innego i oryginalnego dla każdej postaci. Tu w ogóle jest przejście. Dalej, jakbyście się zastanawiali, nie mogli znaleźć Newt Altara, to właśnie tam na tej wyspie jest ten Newt Altar jeden skryty. Lećmy sobie do obeliska, czy jak to się to nazywa. No i się zabijmy, sprawdźmy nasze statystyki. I czy coś odblokowaliśmy. Achieved Huntress Mastery, żeśmy odblokowali, czyli będziemy mieli chyba właśnie inny wygląd huntresski. Tak, mamy inny wygląd huntresski. Jak ona wygląda? Biała jest. No. Szczerze mówiąc, to w ogóle jest to samo. Myślałem, że wiecie, oni dadzą mi jakieś skiny, że nie tylko będą mieli inny kolor, ale tam jakieś tam rogi, czy jakiś inny łuk byśmy mieli. No, nie wiem, może dodadzą w przyszłości. Jak na razie i tak się cieszę, że chociaż mamy białą huntreskę. Jak na razie wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w następnym. Totalnie nie wiem kiedy, bo tak jak mówiłem, z nagrywaniem Disco Frames są bardzo, bardzo duże problemy ostatnio. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!